Nie wiem, czy pan słyszał, kibice Korony Kielce niedawno stworzyli taką oprawę właśnie z pana podobizną z hasłem nie będzie niczego. Euro 2012 nie będzie niczego, nie będzie dopingu, nie będzie opraw. Jak pan się do tego odnosi? Zgadza się, to ja powiedziałem sam w telewizorze, tam gdzie było nagrywane. I odnoszę się do tego, jeżeli Tusk będzie nadal rządzić prezydentem, naprawdę nie będzie niczego. To moje hasło jest skierowane do ich, do PO, do PSL i do innych władz. Ja co mówię, to jest moje te hasełka, się sprawdzają się dla ich. Ja nie wiem, po co ten Tusk i prezydent niegodny wprowadza tam, gdzie ludzie się zachowują godnie, uczciwie, rzetelnie, policję, służbę bezpieczeństwa i tak dalej. To dla mnie, wie panowie, nie jest do pomyślenia, żeby tak coś robić w Polsce. Dam przykład dla was. Przypuśćmy, pan dobrze się zachowujesz, a pan źle się zachowujesz. To pana trzeba usunąć, a pana zostawić na stadionie. Tylko to trzeba. I jeszcze co powiedziałem, że jak ja wygram w 2015 roku wybory na prezydenta RP, a będę startować, to dla wszystkich, dla młodzieży wprowadzę legitymację, takie wyjściówki tylko i tylko będzie takie socjalne urządzenie, będziesz przez to urządzenie legitymację przeprowadzać ze zdjęciem i to będzie bilet wyjściowy, nie będziesz płacić nic.